geschlossen, mit Polen in der gleichen Sprache zu reden, mit der Polen und seit Polen. Und von jetzt ab wird Bombe mit Bombe vergolten. Jak się masz, Toto? Wiesz, Jacku? Słyszysz, Halszko? Porucznik Montelli ubawił mnie do łez. A ci Włosi mają temperament? Jaki szarm? Pod tym względem wolę Francuzów. O nie. Tak. Więc słuchajcie, pamiętacie, jak hrabia Ciano zmieszał się, kiedy mi go przedstawiono? Otóż po raucie podobno Ciano zrobił w ambasadzie nieludzką awanturę. Szalał, żeby jeszcze raz zobaczyć się ze mną. A niedołężni adiutanci nie mogli odnaleźć mnie w Warszawie. I Montelli odegrał mi furię hrabiego. Umierałam ze śmiechu. No, ci Włosi to wielki naród, potomkowie Cezarów. Restytucja... Dobry wieczór, panie. Restytucja Imperium Rzymskiego to tylko kwestia czasu. Organizuje właśnie rajd samochodowy pań naszego klubu. Oto Amazonki współczesności. Za pozwoleniem, panie hrabio. Tak czy siak, ale ja wypiję zdrowie naszych koni. To jest XX wiek, epoka Stanów Zjednoczonych Europy. A my gwarantem nowej Europy. Pan wzrusza ramionami? Albin Niementowski jestem. Spójrz, Halszko, co za wspaniała głowa. Gdzie? A istotnie, tylko szpeci ją ta piuska. Na Boga, zostaw spokojnie nuncjusza. Mówię o generale.
Tak sobie wyobrażałam Cezara, kiedy przekracza Rubikon. Cezar przecież był łysy. Nigdy nie przyjęłam tego do wiadomości. Muszę ci ostrzec, kochanie. On, jak się wydaje, jest bardzo zajęty muszką zdrojewską. Muszką zdrojewską? Mm-hmm. Komu się klaniałem? Chodzi o tę blondynkę. Niech pan sprawdzi. Tak jest. Śliczna pani Hanka? Należy, kolego, studiować rubrykę panie, o których mówi Warszawa. Przecież to mistrz tygodnika As. Ten facet obok niej to mąż, radca MSZ Renowicki. Dziękuję rozwiązanie, panie. Niementowski, Albin Niementowski! No ciężki cholery, rozumie pan? Albin Niementowski! Niementowski, Albin! Zdaje się, że ten twój nieoceniony stryjaszek znowu będzie bohaterem nowego skandalu. Ciekaw jestem, jakim cudem ten Niementowski w ogóle dostaje się na takie przyjęcia. Chciałeś powiedzieć mój były stryj. Wiesz dobrze, że rodzina nie utrzymuje z nim żadnych stosunków. O mon Dieu, gotów mnie jeszcze zauważyć. Jakie zaproszenie? Co to zaproszenie? Zaproszenie. Precz. Proszę bardzo. Precz łapami, cholota. Precz, no. Precz. Cholota. Bydlak wszedł bez zaproszenia. Będzie opierdol od komendanta? Wiesz, Haneczko? Rotmistrz Jaszczot to kompletny wariat. W obecności Pawła próbował się ze mną umówić. Jesteś niezmordowana. Zupełnie jak buba. Skąd u was ta moc? A ja ci nie wymawiam ani Marka, ani Romka, ani Tota. Toto jest kretynem. Gdyby mu zabrać majątek i tytuł, zostałoby okrągłe zero. Pogardzam ludźmi, którzy nie czytają nic poza jeźdźcem i hodowcą. Tobie to może wystarcza, ale... Nieszczęście. Nowy symptom nieszczęścia. Czuję, że nadciąga jakaś katastrofa. Nadciąga? Już nadciągnęłam. Zamordowałabym Krawcową, gdyby mi coś takiego uszyła. Wóz jego ekscelencji ambasadora Grecji! O, co on tam na opowiada? Przezabawna historia. Wóz pana ministra Polski telegrafu! Słucham. Samochód, proszę. Nie przywołuj wozu, Jacku. Marzę o przechadzce. Jak chcesz. Wiesz, Haneczku, ten generał to wielka indywidualność. Słyszał wiele dobrego o mnie. Mówił, że dawno mnie chciał poznać. Żebyś wiedział, jak on mnie słuchał. Chociaż, prawdę mówiąc, mało zna się na polityce, no ale to... Wada wszystkich wojskowych. Poza tym to otwarta głowa. Dostaję drgawek, kiedy mnie widzą w służbowym samochodzie. Te wszystkie halszki, buby, tule. Moja złota, cóż chcesz? Nie chciałaś Opla, a pakardy. Za ten plac na Żoliborzu miałbyś 5 pakardów. Umieram ze zmęczenia. Zawołaj taksówkę, Jacku. No teraz. Halo. Thank you.
Józefie? Słucham. Józefie, czy pan już był na obiedzie? Pan radca telefonował, że wróci dziś później. Dziękuję Józefowi. Drogi Jacku, przeczytałam uważnie twoje... Ja również nie chcę skandalu. Trafiłbyś do więzienia, jeżeli... Opinia publiczna potępi twój krok pod każdą szerokością nogawiczną. Bigamia to występek. Oczekuję spotkania. Kocham cię mocno, jak zawsze twoja B. B. Kochana ciocia stanowczo nas rozpieszcza. Zauważyłeś, Jacku, mamy znowu nasze ulubione potrawy? Zawsze twierdziłem, że nasza ciocia to nieoceniony skarb. Dobre prowadzenie domu za moich czasów uważano za jeden z walorów towarzyskich. Dawniej ludzie mieli więcej czasu, żeby sobie dogadać. A zapomniałem ci powiedzieć, że jutro wyjeżdżam do Paryża. Do Paryża? Tak, ale tylko na 3 dni. Czy musisz właśnie teraz jechać? Co to znaczy właśnie teraz? Nic nie znaczy. Właśnie teraz, kiedy mamy kilka bardzo pilnych wizyt. Wiesz, Haneczko, dyplomata jak marynarz. Ma w każdym porcie narzeczoną. Poza tobą... Nikt dla mnie nie istnieje. Słyszeliście już? O czym? Pani Sarnicka twierdzi, że wie z najlepszego źródła, jakoby Hitler chciał zabrać Austrię i Czechosłowację. To absurdalne. Hitler dąży do zjednoczenia Niemców i za żadne skarby nie chciał mieć w granicach Rzeszy jakichkolwiek obcych narodowości. Czytałeś już listy? Tak, nic ważnego. Ludka za tydzień wyjeżdża do Algieru, a ambasador przysła dla ciebie ukłony. Dziękuję. Zdawało mi się, że otrzymałeś jakąś przykrą wiadomość, która cię zmartwiła. Wręcz przeciwnie. Raczej przyjemną. W poselstwie bułgarskim odwołano obiad i będę mógł cały wieczór spędzić z tobą. W gonitwie trzeciej dla czteroletnich i starszych koni gonitwy czwartej grupy na dystansie około 2200 metrów biegać będą. Numerem 1 Kurtyzana, numerem 2 Dandy, numerem 3 Bahanska, numerem 4 Wizjer, numerem 5 Donna Diana, numerem 6 Benito, numerem 7 La Scala, numerem 8 Paralaxa, numerem 9 Phantom. Dwa. Trzy. Dzień dobry. Uwaga! Za 5 minut zamykamy kasy. Lebina Hasana, ja? 10 razy 2, 3. Dziękuję. Proszę, 5 razy to samo, co ten pan. A, jak się masz, kochanie? No, witam. A, jakie piękne futro. Stryj na pewno bardzo zajęty. No, dla ciebie zawsze znajdę chwilę czasu. Dzień dobry, pani Haneczko. Mimo tego, co sądzą rodzice, uważam, że stryj jest jednym z najrozumniejszych ludzi, jakich znam. Jesteś pierwszą kobietą na świecie, która szuka u mnie rozumu. Musiałaś wpaść w jakąś nieprzyjemną historię. No, przyznaj się, maleńka. Ten twój nudziarz Renowicki musiał przylapać jakiś list do ciebie od tata. Dowiedziałam się o Jacku strasznych rzeczy. Zdradza cię. Gorzej, stryju. On jest żonaty.
Nie jest to dla mnie żadna rewelacja. Nie byliście łaskawi zaprosić mnie na ślub, ale wiem, żeście się pobrali. Stryj wierzył w zaproszenia, decydował ojciec. Jeżeli mi stryj nie pomoże, będę zgubiona. Jacek przez roztargnienie zostawił na biurku otwarty list. Zostawił? Widocznie nie przywiązywał do tego zbyt wielkiej wagi. Ależ przeciwnie, ogromnie mu na nim zależało. A skąd wiesz? Skąd wiem? No bo wrócił po ten list i był bardzo zaniepokojony. A co było w liście? Ustalmy fakty. Osoba podpisująca się literą B jest w Warszawie i mieszka w hotelu. Dziś jeszcze sprawdzę listy gości w większych hotelach. Stryj jest genialny. Jesteś drugą osobą po mnie, która tak sądzi. Do ciebie będzie należało sprawdzić, czy Jacek wyjeżdża do Paryża dzisiaj sam. Stryj przypuszcza, że on chce z nią uciec? No, biorę pod uwagę taką ewentualność. O, człowieku! A gdzie tu stajenny Konopka? Nie wiem. Wspaniały witraż! Serdeczne gratulacje, panie Jurawiu. Serdecznie gratuluję. Ostatnio diabelnie nie idzie mi karta. Wszystkich grubszych partnerów dosłownie jakby wymiot z klubu. Na przykład ten twój Toto. Przegranie kilkuset złotych nie zrobi mu żadnej różnicy. Między nami mówiąc, gra jak noga. Mogłabyś go od niechcenia zapytać, czy grywa. To by przypomniało mu klub. Rozumiesz mnie? Ależ chętnie. Zaczekaj, nie teraz, przy najbliższej okazji. Uwaga, uwaga. Ekspres międzynarodowy do Paryża przez Poznań, Berlin, Hanower, Kolonię, Lierz stoi na torze przy peronie drugim. Jest pociąg o godzinie 22.50. Powtarzam. Ekspres międzynarodowy do Paryża przez Poznań, Berlin, Hanower, Kolonię, Lierz. Żebyście się nie pogubili. Macie, a nie. Tam na koniec pociągu. Essen. Lille. Essen. Szybko tam na koniec. A gdzie jest reszta? Szybko na koniec pociągu. Zostaje wszystko na twojej głowie. Uwaga, uwaga. Ekspres międzynarodowy z Berlina wjedzie za chwilę na tor przy peronie trzecim. Powtarzam. Ekspres międzynarodowy. Przepraszam pana. Zapomniałyście wasze rakiety? Rakiety? Oczywiście rakiety. Gdzie są? Są na reszcie. Ojej, student dobrze. Proszę bardzo. Trzymajcie się dziewczyny. Noc cicha jak sen.
sen, tylko fala drga. Gdzie wiosłem obrócę, tam pali się toń i płynie łódź moja poprzez ognia błoń. Gdzie wiosłem obrócę, tam pali się toń i płynie łódź moja. Słyszałyście? Niemcy są wściekli na Czechów, że podobno Rothschild, wiecie, ten, u którego bawił w gościnie książę Windsoru, uciekł do Pragi. Powiedzieli, że albo zwrócą im Rothschilda, albo oni zabiorą im Karlsbad. Dobre, co? Wobec tego w Paryżu postanowili zrobić wojnę. Pani Adolfina twierdzi, że w razie wojny będą modne wysokie sznurowane buty i kapelusiki stylizowane według czapek wojskowych. Tak, z małym rądkiem. Pod tym względem wojny się nie boję. Swoich łydek dzięki Bogu nie muszę się wstydzić, a z małym rądkiem bardzo mi do twarzy. Już, pani Adolfino? Jeszcze mała chwila i puszczę panią. Bardzo mnie to wszystko martwi. Zerwałaś już z Pawłem? Cóż znowu? Przecież wiesz, że go kocham do szaleństwa. Ty jesteś naprawdę prześlicznie zbudowana. Kompletnie zrujnowana, chciałaś powiedzieć. Odprowadzałam wczoraj Jacka. Te nasze dworce to zbrodnia przeciwko ludzkości. To wszystko te masaże. A ja dosłownie nie mam czasu na masaż. Potem Karol wścieka się, że musi opłacać masażystkę. Małżeństwo to barbarzyńskie dziedzictwo średniowiecza. Sława, Sandie. Rozumiem twoje rozgoryczenie. Nigdy nie zdradziłam Pawła. Ale wiesz, latem poznałam w Krynicy pewnego młodego człowieka. Był świetnie ubrany, bardzo męski, doskonale tańczył. Jakiś fordans? A nie, nie, nawet nie to. A zresztą co to mnie obchodzi? Wiesz, przecież, że kocham Pawła. Sama nawet nie wiem, jak to się stało. Jestem teraz w strasznym położeniu. Wpadłam w jego szpony. On grozi mi, że wszystko powie mężowi Pawłowi. To rzeczywiście nieprzyjemne. Ale histeryzujesz. Przecież możesz zaprzeć się wszystkiego w żywe oczy. Niestety nie mogę. On ma moje listy, rozumiesz? To szantażysta. Proszę panią. Już idę. Czy Jacek pojechał do Paryża służbowo? Tak, w związku z debatą na temat Stanów Zjednoczonych Europy. Wiesz, jak w centrali cenią jego koncepcję. A nie próbowałaś wykraść tych listów? Hanka! Możemy mówić spokojnie, to jest głuche jak pień. A pamiętasz chociaż treść tych listów? Może tam nie ma nic kompromitującego? Niestety, wystarczyłoby Karolowi jako powód do rozwodu. Halszko, a wiesz co? A może ja bym z nim pomówiła? Z Pawłem? Oj nie, z tamtym. A nie, nie, to nie ma najmniejszego sensu. Ten człowiek jest wyzuty z jakichkolwiek ludzkich uczuć. A zresztą mówię ci, on mnie tak kocha. Mam nadzieję, że to żaden bandyta, choć taki suwarz. No ależ nie. Na pozór jest nawet bardzo dobrych manier. Jestem przekonana, że uda mi się to załatwić dla ciebie. Pamiętasz, jak uratowałam Ziutków od rozwodu? Przysłał mi wtedy olbrzymi koszt torczyków. Daj mi jego telefon. Masz? Robert Tonor. Cudzoziemiec? Nie wiem. Ma podobno przedstawicielstwo jakiejś firmy zagranicznej. Zaklinam cię, Hanka, nie zdradź się, że nazwałam jego postępowanie szantażem. To straszny człowiek, szukałby na mnie zemsty. Tylko błagam cię, Hanka, bądź ostrożna.
Na miły Bóg, to będzie trwało wieczność. Pojutrze wraca Jacek. Muszę coś wiedzieć do tego czasu. Służba hotelowa stała się ostatnio strasznie rozwydrzona. Za każdą informację muszę bardzo słono płacić. No mówiłem ci już o tym. Pamiętam, doskonale pamiętam, ale Stry musi pojąć, że od wieków nie widuje Tota. Spotkam się z nim, jeśli uda mi się wymyśleć jakiś pretekst. Przepraszam cię, Haneczko, za spóźnienie. No nie dąsaj się, kochanie. Jestem zupełnie spokojna. To nieprawda, że byłem w Kolombinie z Muszką Zdrojowską. Spotkałem ją tam najzupełniej przypadkowo. Ja miałabym być zazdrosna o taką muszkę? Przecież ona ma zeza. To. Czy to jest trudna gra? Poker? Co ci przychodzi do głowy, Haneczko? Wiesz, bo miałam dzisiaj taki dziwny sen. Otóż śniło mi się, że jesteśmy my oboje w klubie myśliwskim. Czy gdzie wy się tam hazardujecie? W klubie myśliwskim. No właśnie, w klubie myśliwskim. Otóż ja poprosiłam ciebie, żebyś zagrał niby w moim imieniu i od razu za pierwszym razem wygrałeś taki stos pieniędzy. To oryginalne. Nie jestem zbyt dobrym pokerzystą. Kto to był ten przystojny pan? Nie zna ciocia przyjaciół Jacka? To przecież hrabia Toto. Toto wcale nie jest przystojny, raczej przeciwnie. Myślę o tym szpakowatym dżentelmenie z wąsami. A, to pośrednik. Zagadnął mi o ten nasz plac na Żoliborzu. Cóż mogłam mu powiedzieć? Zupełnie nie orientuję się. Nie wyglądał na pośrednika? Raczej na kogoś z arystokracji. Moja ciociu, dziś tyle osób z towarzystwa zarobkuje w tak dziwny sposób. Mężczyzna o takiej prezencji? Szkoda, że ciocia mi nie powiedziała, że ten człowiek tak bardzo ciocię interesuje. Byłem go ciociu przedstawiła. Za moich czasów tak żartowano pomiędzy służbą. Hello? Tak. Nie, mąż jest z Paryżu. Nie wiem. A kto mówi? Recepcję? Jakiego hotelu? Komu potrzebna jest ta wiadomość? Halo? Stryju, jest ślad. Tak, portier hotelu Bristol zapytywał o datę powrotu Jacka. No, nie podniecaj się, maleńka. No, przecież masa waszych znajomych zatrzymuje się w Bristolu. Rozumie się. Wprost stąd pojadę wybadać portiera. Haneczko, halo? Bardzo ci dziękuję, maleńka. Twój cicis, bej. No, to. Jest w strasznych opalach. No. Caluję cię gorąco. Pa. Czy mówię z panem Robertem Tonorem? Nie podam swego nazwiska, nie ma ono dla pana znaczenia. Muszę się z panem widzieć w dość ważnej sprawie. Czy mógłby mnie pan przyjąć jutro w godzinach rannych, powiedzmy około 12? Dzisiaj? Dobrze, przyjdę o 8. Jestem w szponach szantażysty.
Szczegóły zna Halszka Korniłowska. Zawiadomić policję. Czekałem na panią. Proszę. Pani będzie łaskawa zdjąć płaszcz. Nie zajmę panu więcej niż 5 minut czasu. U mnie jest gorąco. Później się pani zaziębi. Proszę. Czym mogę pani służyć? Jestem przyjaciółką Halszki Korniłowskiej. Bardzo mi miło. Nie chciałabym, żeby mnie pan źle zrozumiał, ale przyszłam, żeby wyjaśnić pewne rzeczy. Jakie rzeczy? To jest doprawdy bardzo intymne. Chociaż się panu wydaje, że Halszka stroni od pana, zapewniam, że jest wprost przeciwnie. Ona wciąż pana kocha. Nie jest to dla mnie rewelacja. Tym lepiej. Jednak są pewne szczegóły, które zatruwają waszą miłość. Przyzna pan, że groźba ustawicznego niebezpieczeństwa... O czym pani mówi? Nie należy do ludzi strachliwych. To nie o pana chodzi. Pan ma... Pan jest w posiadaniu jej listów. Ja wiem, że stanowią one dla pana cenną pamiątkę. Ale widzi pan, Halszka jest mężatką. I świadomość, że listy te mogą się dostać do rąk jej męża... Ależ łaskawa pani. Nie, niech pan mnie nie przerywa. Wiem oczywiście, że pan tego nie zrobi. Ale mój Boże, może je ktoś panu wykraść? Może pan je zgubić? Może pana spotkać nieszczęśliwy wypadek? Jeżeli dobrze zrozumiałem, chodzi pani o to, bym zwrócił Halszce jej listy. Tak, i błagam, niech pan nie odmawia. To zabawne. Może pani zawiadomić swą przyjaciółkę, że zwrócę jej listy. Nie, proszę pana. Halszka prosiła mnie, żebym ja te listy odebrała. Służę pani. Przy okazji proszę nakłonić swą przyjaciółkę, aby zaprzestała pisania tych listów. Ostatnio mam dużo zajęć i tego rodzaju literatura nie odpowiada mi. Jak to? Tak, proszę je przejrzeć. Jest tam wszystko. Aż do opisów przyrody włącznie. Pani Halszka niepotrzebnie trudziła panią. Jak pan śmiał? Najmocniej panią przepraszam, ale nie mogę w sobie wzbudzić uczucia skruchy. To wina pani. No niesłychane, moja wina. Tak. I nie tylko wina, ale prowokacja. Pod błahym pretekstem przychodzi pani do mieszkania młodego mężczyzny i w dodatku jest pani śliczna. Takie rzeczy bezkarnie nie uchodzą. Mój panie, którędy się tu wychodzi? Kiedy panią znowu zobaczę? Nigdy. Najczęściej koło 6 jestem w domu. Będę czekał na pani telefon. A, byłbym zapomniał. Twoje. Co to jest? Toto, wygrałeś? Słowo daję, przeszło 3000.
Nie, ja nie tknę tych pieniędzy, nie mam do nich żadnego prawa. Przecież to ty wygrałeś. Ewentualnie daj mi jakąś cząstkę. Grałem twoimi pieniędzmi, grałem dla ciebie i na twoje szczęście. Dobry wieczór, pani Hanko. Czy ten pan Albin Niementowski dużo przegrał? Nie wiem, nie uważałem. Najmniej kilkaset złotych. On się nigdy nie hazarduje, a gra znakomicie. I wiesz co? Nie wierzę plotkom, które krążą o nim. Gdyby był szulerem, nie przegrałby przecież. Telefon do pani Renowickiej. Portier telefonował wtedy do ciebie z polecenia Angielki, Elizabeth Norman. Elizabeth Norman? Mieszka w Warszawie od miesiąca i nie zna żadnego innego języka poza angielskim. Więc fałszywy trop. A poznajesz to pismo? To przecież to samo pismo. Poznałam mnie w piekle. Panuj nad sobą, możemy być obserwowani. Tak, a więc to pani Elizabeth Norman pisała do twojego męża. Ona? Te próbki pisma zdobyłem za grube pieniądze. Teraz rozumiem, dlaczego zawsze miałam odrazę do angielek. Zapewne twój cicisby wspominał ci, że wczoraj zgrałem się do ostatniej nitki. No i jestem bez grosza. Mogę stryjowi zaproponować pożyczkę. A nie, chyba pod warunkiem, że wypiszę formalne pokwitowanie. Powinnam zadzwonić do domu, przepraszam. Ale wracaj natychmiast, maleńka. Halo, czy to pan... Tak, dobry wieczór. Oczekiwałem pani telefon. Niech pan nie sądzi, że dzwoniłabym, gdyby nie listy Halszki. Nie ośmielam się przypuścić, że są jakieś inne powody. Ta skromność dobrze świadczy o panu. Mam właśnie odrobinę czasu, a nie chciałabym posyłać nikogo ze służby. Wolę to załatwić sama. Pani Norman już idzie. Niestety, stryju, muszę już iść. Chwileczkę. Zaraz ją zobaczymy. Kogo? Obserwuj schody. First class. Gruba przesada. No, nie rób min, dziecko. Nie powinna zobaczyć, że ją obserwujesz. I cóż robimy dalej? No, trzeba będzie zwrócić się do jakiegoś belgijskiego biura wywiadowczego. Czemuż to belgijskiego? Ta pani jest obywatelką Belgii. Musimy zdobyć o niej dokładne informacje. Weźmy już do domu, tato. Migrena. Cóż to była za dama? Nie rozumiem, Haneczko. Ta, którą tak pożerałeś oczami. To jakieś tragiczne nieporozumienie. Nie wiem, o kim mówisz. Jedźmy już. Czy to pani własność, ten piękny Mercedes, którym widziałem panią dzisiaj rano na modlińskiej szosie? O, widział mnie pan? Tylko przelotnie.
Obok pani siedział jakiś dżentelmen, któremu nie zdążyłem się przyjrzeć. Żałuję bardzo. Poznałbym pani gust. Przygląda się pan wszystkim kobietom w mijanych samochodach? Uważa mnie pani za Don Juana. Za Don Juana? To wysoka ranga w tej kategorii. Powiedzmy za uwodziciela. Co trzeba robić, żeby w tej kategorii zyskać chociaż najniższą rangę? Upewniam pana, że nie w tym celu zabieram panu czas. Przyszłam, żeby odebrać listy mojej przyjaciółki. Prawda, listy. To bardzo dobry, stary koniak. Wracając do listów, sprawa się nieco skomplikowała. Otóż Halszka zechciała przyjść do mnie dziś rano i zabrała je. Tak. Najmocniej pana przepraszam, nie miałam o tym najmniejszego pojęcia. Wiem, że stało się to bez pani wiedzy. Mam na to nawet dość zabawny dowód. Dowód? Halszka zrobiła mi straszną awanturę. Awantura była o panią. Nic nie rozumiem. Gotowa jestem przysiąc, że Halszka prosiła mnie, żebym ja te listy odebrała. Czy może mi pan uwierzyć? Ależ wierzę pani, śliczna pani Hanko. Skąd pan zna moje imię? Pani przyjaciółka w ferworze wymieniła je. Ale niech się pani nie obawia. Nic więcej nie powiedziała. Proszę mi uwierzyć, że to był najszczęśliwszy traf w moim życiu. Nie wiem, czy jeszcze kiedyś panią zobaczę. Ale na długie, długie lata pozostanie pani w mojej pamięci. Wcale nie zamierzam zrywać znajomości z panem. Znajomość tę uważam za całkiem miłą. Halszka wprowadziła mnie w połowę. Nie mówmy już o niej. Dla mnie należy ona do przeszłości. A przeszłość nigdy nie wraca. Pan radco? Pan radco? Jest w Warszawie? Niestety telefonuję z Paryża. Halo? 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 Jacku, dzień dobry, kochanie. Tak, tak. Słuchaj uważnie. Żółtą, zalakowaną kopertę, tak, powtarzam, oddać adiutantowi pułkownika Kolczyńskiego. Schowku, tak. No zrozumiałam, będę pamiętała. Ty pamiętaj o perfumach. Większy flakon, tak. Nowego, a cóż by miało zajść, kochanie? Nic. Wracasz? Za 3 dni? Dlaczego? Źle myśleć o tobie? W jakim wypadku? Jacku, halo? 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 No. Bigamista. Brawo, brawo. Zdecydowałem się na martyrologię opuszczenia mojego ermitażu wolantem. Co? A koc. Brawo, panie ambasadorze, brawo, brawo, brawo. Dyplomata powinien być zawsze au courant wszystkich ekstraordynaryjnych wydarzeń. Boże, co jej się stało? Tak.
godziny. Ja sama, ja sama. Drugi numer. 15 czas. Cztery, my darling. How are you, Vladek? Uprzejmie służę. Cudowny czas, Muszko. Gratuluję. Dziękujesz się czegoś? Muszko, wspaniale. Czy Stryj przedstawił jej całą Warszawę? Wiesz o tym dobrze, że tylko Toto. Zbrodnicza beztroska. Stryj wie, jak nieodpowiedzialny jest Toto ze swoim językiem. Wyolbrzymiasz, Haneczko. Miss Norman ze śledzonej stała się śledzącą. Wie już z pewnością, że usiłuje ją niezdarnie wybadać Niementowski. I wie, że żona Jacka Renowicka to ja z domu Niementowska. Muszko, napijesz się kawy czy herbatki? Ale moje dziecko, wiesz o tym dobrze, że dla kobiety, która nie włada żadnym słowiańskim językiem, wszystkie nasze nazwiska brzmią jak lot czmiela. Brzg, zysz, żyb, zysz. Ambasador Dovgird, Miss Norman. Enchanté, Miss... Norman, Elizabeth Norman. Miss Norman, we met already in London. I saw you on the reception in my embassy. I deeply regret. I never had the honor... to visit the Polish embassy in London. Mówię panu, czarująca bestyjka tam jest Norman. Tak? Z balamucilami tego sekretarza. Zaraz, jak on się nazywa? Aha, Jacek Renowicki. Otóż widzi pan, sąsiedzie, oboje się tak kochali, że ta Betty zupełnie nieźle opanowała język polski. No, przyzna pan, że to dość niezwykłe, jak na Angielkę z tą ich pogardą dla innych narodów. O czym to ja mówiłem? O, Miss Norman. Otóż ta Miss Norman to w ogóle niezwykła kobieta. Interesowała się ogromnie, zgadnij pan czym? Polityką. I muszę przyznać, że jak na kobietę znalazła się na tym ho, ho, ho. A? Czy stało się coś? Proszę natychmiast pomówić z Dovgirdem. Ten dziad ma bezcenne wiadomości od tej... Tort dla pani. O tej Norman i o Jacku oczywiście. Bezczelna szantażystka. Fałszywa żmija. Ona mówi po polsku jak sam Jan Kochanowski, tak? To nieprawdopodobne. Bardziej prawdopodobne jak to, że Stryj jest wybornym detektywem. Posłuchaj, Haneczko. Nie będę jadła tortu. Dobrze, że nie śpisz. Czeka ktoś na ciebie. Brunet? Wysoki? Nie powiedziałabym. To na pewno ten pośrednik od sprzedaży placów. Dziwnie się jakoś zmienił od ostatniego razu. Proszę wprowadzić go do salonu. I niech Józef poda kawę. Słucham pana. Porucznik Jerzy Sochnowski. Bardzo mi miło. Przychodzę z rozkazu pułkownika Kolczyńskiego po odbiór żółtej koperty. Wiem, o co chodzi, mąż telefonował z Paryża. Proszę bardzo, zaraz będzie kawa. Pani wybaczy, muszę odmówić. Pan pułkownik nakazał pośpiech. Ach tak? A może herbaty? Niestety. Mam nadzieję, że nie widzimy się po raz ostatni. Jestem do usług. Dopiero teraz.
Attention, attention! Szanowni Państwo, zająć miejsca. Uwaga! Szlagier sezonu! Twoja misja u tonora nie sprawiła ci, jak słyszałam, żadnych przykrości. Wiesz dobrze, że dla ciebie zrobiłabym wszystko. Zresztą nie wydaje mi się wcale niebieskim ptakiem, ani tuzinkowym amuzerem. Długo byłaś u niego? O, kilka minut. Gdybyś go znała tak jak ja. Wcale mi na tym nie zależy. Wiesz, że jestem wierna Jackowi. Słucham. Porucznik Jerzy Sochnowski. Przybywam z polecenia pułkownika Kolczyńskiego. Po odbiór żółtej koperty. Pan raczy żartować. Hankę, to znaczy panią Renowicką, odwiedził już jakiś oficer? Przepraszam. Powinienem był od tego zacząć. Odnoszę wrażenie, że pan mnie nie zrozumiał. Józefie! Kto zgłaszał się po odbiór koperty? Porucznik Jerzy Sochnowski. Tu jest jego bilet. Był o drugiej i zabrał kopertę. Muszę natychmiast zatelefonować. Proszę wskazać mi telefon. Józefie. Ladies! And gentlemen! White! And black! Pułkownik, jakże się cieszę. O, pistolety, panie hrabio, panie armaty, w kontr, pełne rozbrojenie. Niech żyje pułkownik. Tym razem muszę odmówić. Służba przede wszystkim. O, chciałem nie. zadać kilka pytań. Słucham, ale tylko 3 minuty. Chciałem zadać kilka pytań pani Renowickiej. Nie? A czy my się znamy? Przepraszam. Pułkownik Kolczyński, mój adiutant. Porucznik Jerzy Sochnowski. Sochnowski? Cudowna maskarada, panie poruczniku. Zapraszam panów na górę. Panowie, na koń! To jest... Przepraszam. Na koniak. Przepraszam, panie hrabio, sprawy wagi państwowej. Rozumiem. Sprawa wagi państwowej, tajemnica państwowa. Hasło! Mówił, powiada pani, czystą polszczyzną. Bez rusycyzmów na przykład. Najczystszą. Nawet z uwzględnieniem nowej reformy pisowni.
Kim był ten starszy, przystojny pan, który podawał się za pośrednika sprzedaży placów? Nie rozumiem, o kim pan mówi. Informacje posiadamy od ciotki pani męża. Ten człowiek spotkał się z panią w kinie Babilon. Na premierze filmu. Ulega pan psychozie, pułkowniku. Niedługo nawet ludzie z towarzystwa będą pod kluczem podejrzani o szpiegostwo. Nie otrzymałem odpowiedzi. To był po prostu pośrednik. Czy zna pani jego nazwisko? Nazwisko? Nie obciążam pamięci nazwiskami pośredników. Dziękuję. W najbliższym czasie poproszę panią do mojego biura. Nareszcie. Mitsuko. O, jaki ogromny flakon. Kochany jesteś. Żebyś ty wiedział, jak ja się wytęskniłam. Przecież to mistrz. Tak. Wspaniały, znakomity. Zmizerniałeś, kochany? Lumpki, co? O, nie znasz ministra Delbobrz, to prawdziwy despota. Trzymał nas jak galerników na Quai d'Orsay od świtu do wieczora. Nawet nie zdążyłem przekonać się, czy Moulin Rouge jeszcze istnieje. Delbobrz, znam go doskonale. Straszliwy niezdar. Za to absolutny geniusz polityczny, ta mama ententa to jego idée fixe. Ta sama ententa, o której mi kiedyś opowiadałeś, przecież to twój pomysł. Hello? Yes. No. Today impossible. Sorry, I'm very busy. Maybe next week. Well, I'll call you tomorrow. Kto to był? Ambasador? Nie. Dixon, korespondent Timesa. Domaga się rewanżu. Gram z nim w tenisa. Nie chciałbym cię martwić, kochanie, ale zdaje się, że będę musiał podać się do dymisji. Coś ty powiedział? Muszę prosić o dymisję. Ty o dymisję? Teraz, kiedy Delbo realizuje twoją małą entantę? Kiedy nazwisko Rynowicki będzie na ustach całego świata? To nie ma związku z małą entantą. Nie zniosę tego wycia. Źle się czujesz? Jacku, powiedz mi szczerze, tak zupełnie szczerze, co cię skłania do tej dymisji? Przecież to jasne. Żółta koperta. Chcesz mi wmówić, że grozi ci dymisja z powodu jakiejś tam głupiej koperty? Koperta wcale nie była głupia. A przecież kopertę wydałam ja. Tylko jakiś idiota może cię obarczać odpowiedzialnością za to, co zrobiłam ja. No. W biały dzień obca agentura pobiera z mieszkania radcy Ministerstwa Spraw Zagranicznych tajny dokument państwowy. Niczym pakiet makulatury z ulicy. Rozumiem, że są jakieś inne powody, których nie chcesz mi wyjawić.
Ale przestań mi wmawiać, że takie głupstwo. Byłem przesłuchiwany w MSZ. Te dokumenty mają... Wielka rzecz, dokumenty. Wystarczy napisać inne i będzie po wszystkim. Nie znasz się, kochanie, na tych rzeczach. Takie rzeczy nie wymagają żadnego znawstwa. Wystarczy zwykła logika. Jacku, nie chcę słyszeć o twojej dymisji. Kim byłbyś po wyjściu z ministerstwa? Przyrzeknij mi zaraz, że nie zrobisz nic bez porozumienia ze mną i zapnij mi ten zameczek. To ci mogę obiecać. Pani Reniawiocka. Renowicka. Hanna Renowicka. Pułkownik Kolczyński dopraszał się o spotkanie ze mną. Proszę chwilę poczekać. Zawiadomię pana pułkownika. To Renowicka. Bierzcie ją na muchę. Odpowiadacie za każdy jej krok, jasne? To jest. Są jakieś wiadomości o tym sprzedawcy? Nie wiem. Kozioł go rozpracowuje. Co tam macie? Albin Niementowski, stryj wezwanej, nigdzie nie pracuje, nienotowany, prywatnie szuler, przyłapywany ciągle na drobnych oszustwach. Był w Legionach, bitwa pod Gorlicami, kampania bolszewicka, odznaczeń brak. 2 miesiące lazaretu wojskowego w 920, rozpoznanie biegunka, krwawa. Podziwiałam forhendy generała, to wysoka klasa. Grywa pani z generałem. Łyżeczki. Przecenia pan moje umiejętności. Stawiłabym mu czoła najwyżej w jakimś bardzo silnym Devil Mixed. A nie spotykam pana ostatnio na korcie? Czy pan nie grywa? Karygodnie zaniedbałem tenis. Rozumiem obowiązki. Cukier. Daruję pani. Żyjemy tutaj jak w obozie warownym. Bo to jest ohydne ta instytucja szpiegów. Ja po prostu nie mogę pojąć, co oni sobie upatrzyli do Polski. Ciągle kogoś nasyłają, żeby nas podpatrywać. Chciałem panią przy sposobności prosić o przejrzenie tych fotografii. Są to zdjęcia moich współpracowników. Jak to? Więc nie chodzi o szpiegów? A początkowo istotnie myśleliśmy, że to sprawa szpiegowska. Ponieważ jednakowe dokumenty dotyczyły spraw czysto personalnych, rozumie pani, sprawa awansów, nominacji, przeniesień... Oczywiście, że rozumiem. Gazetier. To chyba czyjaś zbyt daleko posunięta ciekawość. Któryś zawiedziony w swoich nadziejach panów chciał zrobić kawał i przebrał się w mundur, aby udawać porucznika Sochnowskiego. A niech pan sobie wyobrazi, pułkowniku, że mój mąż tak sobie wziął do serca tą sprawę i tak ją wyolbrzymił, że chciał z tego powodu podać się do dymisji. Byłaby to bezmyślność z naszej strony zgłaszać pretensję o niepomyślny zbieg okoliczności. Podobnie te sprawy naświetliłam Jackowi. Mam do pani serdeczną prośbę. Ależ proszę. Sprawiłoby mi to ogromną, osobistą przykrość, gdyby wiadomość o tym smutnym fakcie rozeszła się po mieście. Ależ pułkowniku, pan jest czarujący. La silence d'or to moja dewiza. Niczym tak nie pogardzam jak plotkarstwem. Dziękuję pani. A teraz pokażę pani galerię moich współpracowników. Czy nosiłeś kiedyś wąsy? Nigdy. Dlaczego pytasz? Wyobraź sobie, spotkałam je dzisiaj przez zabawną historię. Pułkownik Kolczyński, uroczy dżentelmen ze sztabu. Mów, kochanie. Masz jedyny głos na świecie. Otóż pułkownik Kolczyński pokazał mi całą masę fotografii swoich współpracowników. Czyżby kompletował personel według gustu pięknych pań? Nie głup, Tasku. Chciał, żebym rozpoznała pewnego figlarza, który w przebraniu oficera wyłudził ode mnie jakieś tam dokumenty. A to w jakim celu? A to nieważne. Najśmieszniejsze było to, że jedna z tych fotografii była niesłychanie podobna do ciebie z wąsami. Do mnie? Bardzo cię przepraszam, ale myślałabym, że to ty
Gdyby nie ubiór, jakiś uniform, nie gniewaj się, ale listonosza czy czegoś w tym rodzaju. Wcale się nie gniewam. No i cóż dalej z tą fotografią? Jak to co? No, czy powiedziałeś temu pułkownikowi, że znasz kogoś podobnego? A jak myślisz, naiwny chłopcze? Nic nie mogę wymyśleć. Powiedziałam mu, że staram się dobierać znajomych, jak najmniej podobnych do listonoszy. Czy nie masz mi nic do powiedzenia? O co chodzi? Nie życzę sobie dowiadywać się od osób trzecich, że w czasie mojej nieobecności spotykasz się z kimś, kogo nie znam. Jeżeli masz jakieś flirty, zwykła przyzwoitość nakazuje ci poinformować mnie o tym. Czy chciałbyś, żebym wierzyła wszystkim plotkom, jakie ktoś może wymyśleć o tobie? Tu nie chodzi o plotki, ale o rzeczy konkretne. Nie do wiary, ile wstrętnych rzeczy siedzi w głowie takich starych, zjełczałych panien. Naturalnie, teraz już jestem zdemaskowana. Mam kochanka, pośrednika od sprzedaży placów. Jednego pośrednika, drugiego kominiarza, a trzeciego zamiatacza ulic. Uspokój się, kochanie, przecież ciotka wcale nie mówiła, że masz kochanka. W ogóle, jak możesz używać takich przykrych słów? Twierdziła po prostu, że widziała się kilka razy z jakimś bardzo przystojnym panem, który absolutnie nie wyglądał na pośrednika. Jeżeli jeszcze raz usłyszę słowo pośrednik, to pakuję rzeczy i wyjeżdżam do rodziców. Przestań jeść, na miłość boską! Aleczko, proszę cię! O, jedno z nas jest tutaj za dużo, albo ona się wyprowadzi, albo ja! Słucham. Czy pan już wyszedł? Tak jest, proszę pani. Józef może odejść. Słucham. Robert? Pana Roberta niestety nie ma. A kto mówi? Halo, kto mówi? Halo? Halo, kto mówi? Proszę się odezwać. Halo? Panowie, do kogo? Czy to pani telefonowała do Roberta Donora? Nie, proszę pana, dawno wyrosłam z lat, kiedy godzinami się wisi przy telefonie. Pani będzie laskawa zaczekać. Zaczekać? Czy to pani telefonowała pod numer Roberta Donora? Nie mam pojęcia, o czym pan mówi. Zamknąć drzwi i nikogo nie wypuszczać. Co to ma znaczyć? Wszyscy domownicy będą natychmiast przesłuchani. Z pani numeru ktoś telefonował do Roberta Donora. Pan pozwoli. To ja dzwoniłam. Więc jednak. Jakim prawem wtrąca się pan do moich prywatnych rozmów? Niech się pani ubiera, pojedzie pani z nami. Rozczaruję pana. Zupełnie inaczej zaplanowałam sobie dzień. W takim razie będę musiał panią aresztować. Pan oszalał? Jestem żoną radcy Jacka Renowickiego. Choćby pani była żoną ministra, nic by to nie pomogło. To niesłychane. Zadzwonię do męża. MSZ? Pani trud jest daremny. Daję pani 5 minut czasu na przebranie. Pięć minut?
Od jak dawna pani zna Alfreda Wallo? Wallo? Wcale nie znam takiego człowieka. Więc wszystko jedno. Od jak dawna pani zna Tonora? Nie będę odpowiadała. To jest gwałt. Żądam widzenia się z pułkownikiem Korczyńskim. Nie mam zwyczaju rozmawiać z nieznajomymi. Moje nazwisko Woszczewski. Od jak dawna zna pani Roberta Tonora? Nie znam żadnego Tonora. Od jak dawna zna pani Tonora? Ja naprawdę ten nie pan znam... poświadcza, że odwiedzała pani Tonora tu, w tym mieszkaniu. Znam go bardzo mało. Uprzedzam panią, że musi pani mówić bezwzględną prawdę. Człowiek, o którym mowa, jest niebezpiecznym szpiegiem. Mój Boże. Więc od jak dawna pani go zna? Poznałam go na początku tego miesiąca. Jak często pani tu bywała? Prawie wcale. Czy ja wiem, może dwa razy w życiu. Niech mi pan oszczędzi widoku tego indywiduum. Byłam u Roberta kilka razy. Czy widywała pani kogoś u Tonora? Absolutnie nikogo. To jest... Kogo pani widywała? Nikogo poza pokojówką. Zdołała pani ją rozpoznać? Oczywiście, że tak. Poznaje ją pani? Proszę się przyjrzeć. Tak to ona. Kto ją zabił? Otruła się po aresztowaniu. To nieludzkie. Ci zbrodniarze wciągają w bagno swoich brudnych spraw nawet kobiety. Gdybym była prezydentem państwa, zabroniłabym wpuszczać do Polski szpiegów raz na zawsze. Co to jest? Raz na zawsze. Telefon do ciebie. Dzwoni jakiś cudzoziemiec. Nie chce podać swojego nazwiska. Będziesz z nim mówić? To pewnie jakiś komiwojażer. Oni często uciekają się do podobnych bezczelności. Zapytaj go, w jakiej sprawie. Powiedziałam mu, że jestem twoim mężem, mimo to chcę mówić tylko z tobą. Halo? Mówi Hanna Renowicka. Tak, to ja. A gdzie pan się zatrzymał? A numer pokoju? Dobrze. Przyjdę dzisiaj po południu, powiedzmy o 5:00. Proszę mnie nie pouczać, zbyt długo panowie kazali na siebie czekać. Kto to telefonował? Mąże, czy ja się pytam, kiedy do ciebie dzwonią jakieś panie? Przepraszam, nie sądziłem, że to tajemnica. Właśnie tajemnica. Każdy ma swoje tajemnice. Ty masz swoje, ja mam swoje. Myślałem, jakbyś przyjęła wiadomość, że kiedyś w przeszłości popełniłem czyn nieetyczny. Czyn nieetyczny? Jakiego rodzaju? Tu nie chodzi o rodzaj. O nie. Co innego obrabować bank, co innego uwieść dziewczynę, a jeszcze co innego być na przykład na utrzymaniu jakiejś starej baby. Chciałbym ci coś wyznać. Coś, co jak czerń tkwi w moim sumieniu. Nie rozumiem więc, dlaczego kiedy od ciebie uciekła, nie starałeś się o rozwód. Chyba o to nie trudno. Zwłaszcza w Ameryce, gdzie moralność upadła poniżej zera. Żeby uzyskać rozwód, trzeba przedstawić sądowi świadectwo ślubu.
A ja takiego nie miałem. Zabrała je Betty. Betty. Przecież mogłeś uzyskać odpis w tym urzędzie, gdzie brałeś ten swój ślub. No, skąd mogłem wiedzieć, w jakim? W New Yorku jest ich nieprawdopodobna masa. Na polecenie mojego adwokata przeszukano wszystkie biura. Daremnie. Tylko to cię w mych oczach tłumaczy, żeś poślubił tę poczwarę w stanie kompletnego zamroczenia alkoholem. To była wspaniała kobieta. Gdzie ona jest teraz? To nie ma żadnego znaczenia. A czego chce od ciebie? Chcę, żebym wrócił do niej. Oszalała. Jak to? Przez 8 lat włóczyła się po świecie, prowadziła się, sądzę, nie jak Westalka, a teraz na jej skinienie palce masz do niej wracać. Ona wie, że jestem żonaty, że trafiłbym do więzienia za bigamię. Tym trzyma mnie w ręku. Więc wróć do niej. Haneczko, tylko pamiętaj, że powierzenie tej tajemnicy którejś z twoich przyjaciółek równałoby się ogłoszeniu jej całemu miastu. Podziwiam celność ironii. Jesteś jedyną istotą na świecie, Haneczko, której się zwierzyłem. Szkoda, że nie przed naszym ślubem. Teraz rozumie pan, dlaczego interesowałam się tą podejrzaną damą. Mój Boże, gdyby nie względy rodzinne i towarzyskie, nigdy nie wzywałabym pana z Brukseli. No i gdyby nie mąż, którego musiałaby pani utracić. Czy jakakolwiek kobieta, która ma poczucie własnej godności, przywiązuje wartość do człowieka, który tak haniebnie zawiódł? Więc według opinii naszej centrali w Brukseli, ta sprawa Otto Zilberta... Jak to Otto Zilberta? A, przepraszam, to ta afera w Królewcu. Mówmy o Miss Norman. Właśnie o Miss Norman. Gorąco tu. Czy mogę to zdjąć? Ależ proszę. Pani wie, czym byłem zajęty, zanim pani tu przyszła? Zaraz pani pokażę. Co to jest? To świder. I rurki to zabezpieczenie otworu. Boże, jakiego otworu? Proszę o trochę cierpliwości. Po co pan zrobił tę dziurę? Żeby widzieć i słyszeć, co się dzieje w pokoju tej Miss Norman, która mieszka pode mną. No wie pan, to przecież genialne, panie... panie... Van Hoven, Fred. Czy nie przeszkodzi pani, że zajmę się dalej swoją robotą? No ależ proszę, to bardzo frapujące, panie Fredzie. O, przepraszam. Tak się pan trudzi. Jest to trud dla pani. Jestem panu tak wdzięczna, panie Fredzie, że chętnie uściskałabym pana. A co będzie, jeżeli zażądam tej gratyfikacji? Będę próbowała targów. Może dojdziemy do jakiegoś kompromisu? Na przykład? Na przykład... taki siostrzany pocałunek. Słuchaj. Przepraszam.
przysposobiła go do siebie. Nigdy mu tego nie wybaczę. Czy to twój mąż? Skądże? To hrabia Toto. Ta Norman od dawna poluje na niego. Nie wiem tylko, czy na niego, czy na jego miliony. All right, Betty. I shall see you on Sunday. Of course. Goodbye, Toto. Goodbye, Betty. Die Bestätigung der Einzahlung ist sehr eilig. Ach so. In 10 Minuten. Gut. Muszę natychmiast być na dole. Gdzie u tej Normy? Nie, w holu. To potwierdzenie dowodu wpłaty, o którym mówiła przed chwilą, to albo dowód handlu narkotykami. Narkotykami? Albo dokument ślubu twojego męża. Jacka! Za chwilę ktoś ma jej doręczyć ten papier. Już Kto? Teraz rozumiem, dlaczego nic nie znalazłem w czasie rewizji w jej pokoju. Nic. Nic. Yes, I'm all right. Any calls for me? Unfortunately not, madam. I'm waiting in the hall. Yes, madam. Pardon. No. Zebrały się tu dziś ogromne tłumy. No, it's impossible. Widzimy także przybyłych przed chwilą. No. Dostojników państwowych. W głębi peronu ustawiona jest 7 o'clock? Kompania honorowa wojska. Za chwilę na peron well. Jedzie pociąg specjalny z Berlina. Przybyła dziś do Polski z oficjalną wizytą dostojny gość, pruski premier generał Hermann Göring. Drzwiach salonki pojawia się właśnie mocna sylweta dostojnego gościa. Sympatyczna twarz premiera pruskiego rozjaśnia uśmiech. Wie, że przybył do przyjaciół. Za chwilę uściśnie ich dłoń. Błyska magnezja. Ciekawa jestem, czy Göring mnie pozna. Wówczas w Berlinie bardzo długo ze mną rozmawiał. Cóż? Nie, dziękuję. Uczysz się gładko, kochanie. Niemcy lubią, żeby kobiety wyglądały jak najskromniej. A ja nie wierzę, że Göring przyjechał tak sobie łowić ryby czy strzelać zające. Jak to wyolbrzymia organ PPS-u. Chodzi o Austrię. Jeżeli nie będziemy im przeszkadzać w połączeniu się z Niemcami, wówczas... My przeszkadzać Austriakom? No, sens, to czarujący ludzie. Pamiętasz nasz karnawał w Wiedniu? Za cenę dezinteresement w sprawie Austrii Niemcy dadzą nam wolną rękę w strefie Bałtyku. Zupełna histeria z tym Bałtykiem. Na jakie korzyści ma z niego poszczególny człowiek? Nie pamiętam roku, żeby można było wysiedzieć w Juracie 2 miesiące. Woda zimna, co drugi dzień leje, o komforcie nie ma co marzyć, tak ładnie? Co? Włosy. Tak. Okno na świat, Haneczko. Handel, żegluga, zagadnienia strategiczne. Po co innego może czarny? Niech Niemcy nam pomogą za cenę dezinteresement. Nie wierzę, żeby między Rumunią i Rosją nie znalazł się dla nas jakiś maleńki dostęp. Wiesz? Porozmawiaj o tym dziś z ambasadorem. Nie znasz się na polityce, kochanie. Halo? Czy twój mąż rozmawiał przed chwilą przez telefon? Tak też myślałem. To wiadoma osoba dzwoniła. Wezwała go ultimatywnie. Musisz do mnie przyjść. O 7 nastąpi rozstrzygnięcie. Nie spóźnij się, kochanie, i bądź dobrej myśli.
Mała Antanta, Stany Zjednoczone Europy. Tak musiał wyglądać Samson, kiedy mu coś tam obcięto. Gdyby na przykład Daniel Darieux wzięła się do organizowania tych waszych stanów, już dawno byłoby po wszystkim. Nie masz, kochanie, poczucia rzeczywistości. A któż był większym politykiem niż Katarzyna Wielka, Elżbieta Angielska czy Królowa Wiktoria? Gdybym ja rządziła Polską, już dawno nie byłoby bezrobocia, z którym nie umiecie sobie poradzić. Ogłosiłabym w Kurierze, że każdy, kto nie chce pracować, musi iść do więzienia i już. Albo na przykład te spory z Ukraińcami. Ja kochanie, to bym... Przepraszam cię bardzo, ale mam ważną konferencję za godzinę. Muszę zebrać myśli. Spotkamy się w ambasadzie. Fred? Fred? Fred! Długo czekałam na pańską decyzję. Proszę, niech pan siada. Blado pan wygląda. Wie pan, doskonale teraz zrobiłby panu pobyt na Sycylii. I nawet w nadziei, że tam razem pojedziemy, telefonowałam do biura podróży. Jest świetne połączenie lotnicze. To są żarty. Kocham moją żonę i nie rozstanę się z nią. Wie pani o tym nie od dziś. Kłamie. Nie telefonowała do żadnego biura podróży. Nie zmienia? Pani raczy żartować. Nie mógłbym w sobie wzbudzić żadnych uczuć do pani oprócz... Oprócz nienawiści. Nie jestem tym zbytnio zmartwiona. Po prostu chcę mieć pana przy sobie i dla siebie. Zresztą rozporządzam środkami na realizację tego kaprysu. Myli się pani. Mogłaby pani jedynie zmusić mnie do usunięcia się z areny. I cóż pan przez to zyska? Zna mnie pan dobrze. Wie pan, że nie zawaham się dorzucić do skandalu wywołanego przez pańskie samobójstwo kilku informacji, wyjaśniających podłoże tego kroku. Potrafiłbym pani w tym przeszkodzić. O, chce pan mnie zabić. Cóż za romantyczny poryw. Dwa trupy w pokoju hotelowym, wschodząca gwiazda Albo do jutra zdecyduje się pan wyjechać ze mną i wystąpić o rozwód ze swoją rzekomą żoną, albo oskarżę pana o bigamię i nadam całej sprawie jak największy rozgłos. Proponuję pani okup. O, wątpię, czy pan jest na tyle bogaty. Spieniężę cały mój majątek, będę nędzarzem do końca życia. Oszalał! Skoro pan jednak wspomniał o okupie, przyszła mi do głowy zupełnie inna myśl. Może kieliszek koniaku? Odurzę go jakąś trucizną. Nie będę. Byłyby jednak warunki, pod którymi zgodziłabym się uwolnić pana od mojej osoby. Pewnym moim znajomym zależy bardzo na zapoznaniu się z treścią niektórych dokumentów. O jakich dokumentach pani mówi? Między Polską a kilku państwami ostatnio zostały zawarte pewne porozumienia. Pan jest szpiegiem. Dokumenty te będą mi potrzebne najwyżej na jakieś pół godziny. A potem wraz z nimi otrzyma pan natychmiast moją pisemną zgodę na rozwód. Wolę ponieść wszystkie konsekwencje, niż stać się zdrajcą. Moim obowiązkiem jest złożyć odpowiednie doniesienie. Proszę panować nad sobą. Nie boję się pana i nie mam już powodu kłamać. Gramy w otwarte karty. Te karty to szantaż i szpiegostwo. A z pańskiej strony bigamia i denuncjacja. Może trafiłabym do więzienia. Hanka. No, odwagi, darling. Ona nie ma żadnego dowodu ślubu. Jak to znalazłem ten świstek u niej bieliźniacy. Znalazłeś? No, na kilometrze cuchnie fałszerstwem. Fałszerstwem? Fałszerstwem?
czas już skończyć tę przydługą i nędzną komedię. Pozwól, Haneczko, to jest moja... pani Norman, moja żona, pani Renowicka. Po tej fatygi znamy się doskonale. Ta pani zbyt długo tutaj grasowała. Czemuż to? Zawdzięczam pani wizytę. Chciałam po prostu ostrzec, że wsadzę panią do więzienia, z którego wyjdzie pani po wielu, wielu latach jako zupełnie stara i brzydka kobieta. Ponosi panią bujna wyobraźnia. Tak się pani zdaje? Każde pani słowo zostało ściśle zanotowane. Proszę spojrzeć na ten żyrandol. Zanim przybędzie tu policja, proszę oddać ten świstek, którym usiłowała pani szantażować mojego męża. Proszę położyć słuchawkę. Oddam. Położenie wcześniej, aż będę miała papier w ręku. Gdzie go pani ma? Odłożyć słuchawkę. Natychmiast! Fred! Fred! Fred? Jaki Fred? Halo? Spider. Yes. Przy najmniejszym ruchu strzelam. Proszę zachować się rozsądnie i nie podnosić alarmu. Do widzenia, Jacku. Falsyfikat! Ordynarny falsyfikat! Nie mam prawa milczeć! Policja! Dlaczego, Jacku? Szpieg musi być zlikwidowany! To mój obowiązek! Policja! Uspokój się! Idioto! Wylecisz na bruk! No uspokój się! Wylecisz! Opamiętaj się! Och, ty kutasie! Za chwilę wystartuje jej samolot. Skoro wyjedzie, nie będzie mogła szkodzić Polsce. Nie możesz tego zrozumieć. Życie jest piękne, prawda, kochani? Jest i będzie. Fred? Jacku, Niemcy czekają. Za pół godziny przyjmuje nas Göring. Bonsoir.
Jan Zakrzewski. Jak nazwisko? Nie ma żadnych dokumentów. To co napisać? Pisz nieznana. Reżyser powinien umieć patrzeć, patrzeć uważnie i widzieć wszystko. Tej rzadkiej umiejętności Stanisław Lenartowicz nauczył się m.in. w jednej z krakowskich pracowni konserwatorskich.